Kolejne jedenastkowe zestawienie. 11 ulubionych słodkich w mainstreamie. Także zawężamy. Dlatego taki temat, ponieważ przeglądając moje z kiedyś, bo to była reaktywacja, jedenastkowe zestawienie, takie z kiedyś, bo mówię reaktywacja, to zauważyłam, że tam gdzieś Marlena pisała i odpisywałam, tam się wiązała rozmowa odnośnie tego, że miało być zrealizowane jedenastkowe zestawienie w ramach słodkich w mainstreamie i ja w końcu chyba tego nie zrealizowałam, także trzeba poprawić się, naprawić błąd i zrealizować. Czy to jest łatwe, czy to jest trudne? Jakoś spróbujemy. Dam Sicily, czyli miodowe mydełko, chociaż to nie dla Marleny. Marlena miodu nie lubi. Tak jak część naszych upodobań się pokrywa, tak część nie. Natomiast wiem, że Marlena bardziej lubi wanilię, a ja nie, a ja z kolei miód w perfumach akceptuję. Samo w pożywieniu. Wanilia nie, a miód na przykład w różnych sytuacjach owszem. Może nie koniecznie tak sam sobie, chociaż też, ale na przykład jako dosłodzenie napoju czy herbaty. Na przykład nie dam cukru do herbaty, ale miód owszem. Więc Dolce & Gabbana Sicily unikat. Jest mainstream. Słodyczy dużo jest w klasycznym Anioł Demon z Givenchy i w tej wersji też Anioł Demon Le Secret Elixir. Te zapachy bardzo lubię, oba doceniam i ten klasyczny to jest tak naprawdę zapach w klimacie Serge'ów Opera, ale właśnie ten zapach z mainstreamu był szybciej. Także zdarza się tak, że tak naprawdę to nisza nie zaproponuje nic nowego, tylko tak naprawdę jest to coś, co było wcześniej. Może trochę lepiej to zostało zrobione, trochę może głębiej i tak dalej, ale pod kątem stosunku cen do jakości, no to niestety, ale ja bym wybrała jednak mimo wszystko bardziej kwestię z Givenchy. Także mamy trzy propozycje. Słodycz Berberry Woman, czyli taki w klimacie South Auris. Co tam jeszcze? Idziemy różnymi markami. Mamy już markę Givenchy, mamy już markę Berberry, mamy markę Dolce & Gabbana. 4, chyba muszę spauzować. 5, Cinema Yves Saint Laurent. Tam nawet jest trochę waniliowość, ale taka przełamana i w ogóle. Podoba mi się i doceniam Cavalli Florence, sama słodycz, czyli to będzie 6. Cały czas gdzieś tam dostatecznie trafiają w Hebe. Powiem szczerze, że nie za każdym razem bardzo pozytywnie, ale jakby przemawia do mnie ten zapach. Jest czymś takim właśnie na półkach aktualnych, co po prostu jest jednak innym ukazaniem tej słodyczy. Lepiej. Słodycz Tresor Midnight Rose. Mam sentyment. 7? Chyba 7. Jak się pomyliłam, to trudno. Ale jestem w stanie teraz po prostu tego sobie tak wstecz policzyć. 7. 4. Teraz będę liczyła w dół, tak żeby cię prosić. 4, 3, 2, 1. Tak, 4 zapachy jeszcze w ramach mainstreamu, w ramach różnej kwestii słodkiej. No słodycz ma malinowe od kultury Givenchy. Także tutaj dałabym też, woda toaletowa, która ma więcej malin. 3. Byliśmy różnymi markami, które były. Czy coś słodkiego z Estée Lauder. Klasyczne są Shoes. Taka trochę słodkawość, trochę taka korzenność, pierniczkowość, Coca-Cola, Pepsi i tego typu. Nawet bym tutaj to pod taką stronę podciągnęła, także to chyba wtedy zostają tylko 2. W sumie był w Sephorze. Był normalnie w perfumeriach stacjonarnych, takich selektywnych, mainstreamowych i nadal gdzieś tak w sumie wraca, tylko trochę gorszymi może zapachami, jednak nie tym takim stylem dawnym. Marka Zadig Walter for Hair i te purete. Ten piękny, kremowy, mleczny, śmietankowy, sandałowy. Tak jak różnił mnie sandałowcem, tak ten był naprawdę bardzo dobrym, gęstym, konkretnym, zawiesistym, z piękną mlecznością zapachem. I ten zapach miałam kiedyś na naszym Miałam na jednym z naszych wyjazdów. Chyba nawet jest taki film, gdzie właśnie Darek nagrywa mnie w takim domku na plaży. I ja właśnie mam ze sobą ten owy flakonik Zadig Walter Purete for Her. Mam też wersję szarą, tą for him. Taka trochę może bardziej taka surowsza wersja tej wersji kremowej, damskiej, ale nadal z takim kremowym, mlecznym sandałosem, tylko może troszeczkę jakby ciut surowiej. Natomiast oba bardziej widzę na skórze damskiej, nawet ta wersja męska, Darek kiedyś używał, ale jednak widzę bardziej jednak, tak sprawdził Darek, ale stwierdziłam, że po sprawdzeniu, że to, pomimo tego, że jest to męski zapach, tak klasyfikowany, to jednak ja na Darku wolę i w ogóle na skórze męskiej wolę inne zapachy.
inny typ. Niekoniecznie z taką słodyczą, z tymi sandałowcami, na skórę męską, co bym generalnie uważała. Także został już tylko jeden. Może cynamonowe Guerlain Aqua Allegoria, mało znana Aqua Allegoria Exalting. No, bo jeszcze się skazało dużo różnych słodkich. Cofane teoremy. Także tak się przyglądam, bo się zastanawiam, czy nie jest jeszcze drugiego zestawienia, żeby były dwa jedenastkowe zestawienie. I tu jak to teraz? Musiałabym się zastanowić, bo już dużo zostało teraz nagranych. Ulubione ogólnie, stan aktualny, bo kiedyś też było ulubione ogólnie, tylko na dany moment, wówczas człowiek poznaje nowe zapachy, te zestawienia się po prostu przemieniają. Coś się okazuje lepsze, coś okazuje się takim zapachem, który musi się ulogować na zestawieniu 11. Oczywiście zawsze 11, bo to moja kochana liczba, na punkcie której mam obsesję, na punkcie 11 wielokrotności. Także takie to dziwne, takie to zaburzone oczywiście. Ogólnie to co ja chciałam powiedzieć, kolejne zestawienie zbywa się też ulubione w ramach moich zapachów, ulubione słodkie, teraz ulubione właśnie słodkie w mainstreamie, były też zapachy komplementowane. Teraz mogłabym w sumie nagrać nowe zestawienie 11 komplementowanych. Nie wiem jakie tam były, już nie pamiętam, ale zobaczmy teraz. Na pewno Ganymede i to po prostu bez dwóch zdań. Na pewno Sublime Balkis od Kutuch, bo to były takie zapachy wybitnie mocno komplementowane. Diptyk, liść porzeczki również, 4. I teraz zaczynam z takimi teraz bardziej, z takimi informacjami z ostatniego roku, dwóch i tak dalej. Na pewno Infancja klasyczna. Na pewno 9,5 tygodnia. Na pewno te moje akacjowości, Akacja Berde na przykład. To są zapachy, które naprawdę ogrom różnych komplementów. Również zapach Sonrisa, to zdecydowanie też bardzo, bardzo. Deliciosa Gaetasy, cynamonki, to też. Oprócz tego, co jeszcze? Rabarbarowości, na przykład Rubarbo Bibo. A, Viento Verde Viole. Zieleń, kwiaty, wiosna, ziemia. Na pewno jeszcze Essencia de Tess, komplementowane. Tede Rubarbo. Co tam jeszcze tak mocno komplementowane? Rosses de Café. I tak, to na razie te. Jest 11. Zapomniałam, że ja mam liczyć. Zaczęłam lecieć komplementowanym, zapomniałam liczyć. Na pewno Ganymede. Na pewno Sublime Balkis. Na pewno Diptyk. Czy coś tam jeszcze mówiłam z tych wcześniejszych? To tak naprawdę Infancja. Rosses de Café. 9,5 tygodnia. Acacia Verde. 7. Deliciosa Gaetasy. Essencia de Tess, czyli herbata, napar, czarna herbata z niuansem wiśni. 9. No i jeszcze trzeba będzie wybrać 2. Także muszę spauzować, zastanowić się jeszcze, jakie dwa zapachy były naprawdę mocno komplementowane. Pantera klasyczna Cartier, zdecydowanie. I jeszcze jeden, także momencik. Marchewkowy Iris Honor de Presse, I Love Le Carotte. To faktycznie też. Właściwie irysy, porzeczki, rabarbary, herbaty, tego typu klimaty, mineralne również, też. Chyba może zrobię zestawienie 11 mineralnych. To będzie ciekawa kwestia. Piękne niebo, piękne chmury. I ja wracam do przystani i wracam na molo, bo jeszcze tak pół godzinki. Podotleniam się i zmykam.